Bardzo proszę, to mogę bardzo. Mistrzu, zawsze przodem. Zawsze byłem na lepszej pozycji. Ale wystrzelowy. Tak giną ci, którzy są po złej stronie mocy. Ja bardzo państwa przepraszam, ale kolega po prostu wspomina i to są silne emocje. Są bolesne wspomnienia. Bolesne chyba dla mnie. Ale my powiedzmy, kim my byliśmy. Ty byłeś Obi-Wanem. Ja byłem Obi-Wan Kenobi. A ja byłem Anakinem Skywalkerem. Wydajesz się spięty. Nie bardzo. Nie czułem tego od czasu, kiedy wpadliśmy do gniazda Gandarka. Ty nas tam wprowadziłeś, mistrzu, a ja uratowałem cię, pamiętasz? O, tak. Tak, nie wiem jak to u ciebie, ale ja pamiętam, że casting do tej mojej postaci, żeby zbliżyć się do McGregora, stanęło nas chyba 12. O, stanęło nas 12. To gratuluję, nie tak, wiedziałem. Tak, tak. Jeden z 12. Jeden z 12 gniewnych ludzi. Tak. Jesteś spięty. Odetchnij. Odpręż się. Nie widziałem jej 10 lat, mistrzu. Widocznie ten głos mój był jakoś tak najbliżej oryginału, że zdecydowano się jakby na mnie. A ja ci muszę powiedzieć, że ja nie znam feedbacku, to znaczy takiego tych okoliczności. Nie wiem, kto jeszcze i ilu nas było, żeby podłożyć głos pod Haydena Christiansena. Tak się nazywał ten aktor. Ładna zbitka. Tak. Haydn Christiansen. Tak, podobno George Lucas go obsadził, bo on miał coś takiego właśnie bardzo niepokornego w spojrzeniu, w wyrazie twarzy. No bo... Może to dlatego wygrałeś ten casting. Aktorsko to tam... tak, to może być ten trop. Zastanawiałem się, czy otrzymałeś wiadomość. Przekazałem ją dokładnie tak, jak chciałeś, mistrzu. Przybyliśmy ci z pomocą. Nieźle. Ja dopiero jakby w trakcie połknąłem jakby tego bakcyla. Wcześniej jakby nie... To znaczy ja widziałem te serie z udziałem Harrisona Forda i byłem w kinie nawet na tych wszystkich częściach. Ale nie byłem takim fanem. Czemu tak długo? O, wiesz, mistrzu, nie mogłem znaleźć śmigacza, który byłby wystarczająco szybki i miał otwarty kokpit. Gdybyś tak intensywnie ćwiczył władanie mieczem jak dowcipem, dorównałbyś już mistrzowi Jodzie. Myślałem, że mu dorównuję. Tak ci się tylko wydaje, mój młody uczniu. Pamiętam, jak byłem dumny z naszej pracy i nagraliśmy tę pierwszą część. Pojawił się ten film w kinach, to nawet w radiu, w którym pracowałem wtedy, toczyła się dyskusja i oni nie wiedzieli, że ja tam za uczestniczyłem w tym. No i jakieś takie było grupowe wyjście. No to może chodźcie, tam pójdziemy do kina. Tylko słuchajcie, nie, tylko dobrze sprawdźcie, żeby to czasem nie był ten dubbing, tylko żeby było z napisami. Jak ja się wtedy oburzyłem. No i zwiał ci. Bardzo mi przykro, mistrzu. To był świetny skrót Anakin. Uciekł zupełnie inną drogą. Jeszcze raz potwierdziłeś... Przepraszam na chwilę. Nie cierpię, gdy to robi. Ale w ogóle jest opinia, że w ogóle polski dubbing jest dobrym dubbingiem. Tak. Gdzie w przeciwieństwie do Niemców, którzy robią wszystko dubbingują. Ale to jest właściwie słowo dubbingują nie pasuje, no bo u nas się wymaga od nas grania, prawda? Żeby rzeczywiście te emocje były, żeby ta prawda była, zwłaszcza w filmie ludzkim, czyli takim aktorskim, a nie animowanym. Natomiast Niemcy, mam wrażenie, że oni po prostu przychodzą i czytają. Czytają i to tak tylko, żeby się długości zgodziły i jazda. Spóźniliście się. Przepraszamy. Byliśmy zajęci separatystami obok Dorin. Mój szwadron zaliczył 55 zestrzeleń. Tak, ale mój miał 76. Popisy. No często podchodzą do mnie już dorośli ludzie ze swoimi dziećmi i mówią, że oni mnie pamiętają z dzieciństwa jako Tabalugę. Tabalugę, smoka Tabalugę. Słońce tak miło grzeje, po co się przed nim zasłaniasz?
Co za dużo, to niezdrowo. Tyle mi wystarczy. To jest niezwiązane z naszą, bo ty chyba nie wziąłeś w tym udziału. Nie. Ja byłem innym smokiem. Ale to właśnie tak, albo no właśnie taki Anakin Skywalker. To u mnie Inspektor Gadget to był taki. Inspektor Gadget, ojej. Inspektor Gadget jest zawsze gotowy do akcji. W tym roku ja mam okrągłą cyfrę, mianowicie 40 lat pracy w dubbingu. Poczekaj, ja będę liczył. 40 lat. I w którym zacząłeś? 6. W 96, czyli to będzie... 4 i 23, 27. Tak? 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 Dobrze, 27. 23 i 4 do 27. 27. Czyli jeszcze chwilkę. No, mistrz i uczeń. Obi-Wan, niech moc będzie z tobą. Żegnaj, przyjacielu. Niech moc będzie z tobą. I to naprawdę taki mentor, tutor, jak to jeszcze tam nie nazwać, który no po pierwsze miał z niego zrobić super Jedi, szlachetnego rycerza Jedi, który kieruje się wartościami, a jest utalentowany, ale niepokorny. No tam ma swoje rogi, pokazuje. A Obi-Wan... przede wszystkim oddziaływał argumentacją, presją, odwoływaniem się do wartości, do ambicji, do rozumu i do innych takich wartości. No ale Anakin wybrał ciemną stronę mocy, no ona zwyciężyła, więc tu jest też pokazana ta relacja, że najpierw jest uczeń-mistrz, jest to pewnego rodzaju więź taka archetypiczna, już można powiedzieć, no a potem toczą przecież pojedynek na śmierć i życie. Jeśli nie jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Tylko Sith przemawia w ten sposób. Ja zrobię, co muszę. Możesz spróbować. No, tam się działo w tej scenie. Ile tam było? Takich różnych historii. Jak w życiu. No przykro, wiesz, powiem ci, że nawet jak nagrywałem to, to było mi przykro tak cię tym mieczem okładać, wiesz, i zadawać ci te rany. Jakie przykro już było się bronić. Ty mnie ostrzegałeś, że jeżeli coś tam było tak zamknięte, to teraz to ci... nie, mistrzu, ja muszę... Wybrałeś. To ty byłeś wybranym! Powiedziano, że zniszczysz Sithów, a nie dołączysz do nich! Przywrócisz równowagę mocy, a nie zostawisz ją w ciemności! Miałeś być lepszy, a tak mnie zawiodłeś. Miałeś być lepszy, zawiodłeś mnie. Jak mogłeś mi to zrobić? Anakin, pokładałem w tobie takie pokłady nadziei. A ty? A ty pokłady sobie zabierz gdzieś tam, mistrzu. Wybrałeś. Wybrałem. I to źle wybrałeś. Wybrałem dobrze. Udowodnię ci. Czarna strona mocy nigdy nie wygra. To był dobry wybór. Pamiętam granie tego bólu. Co się naryczałem. Dubel. No, także Gwiezdne Wojny. Potem następnym jakby takim wspólnym filmem, gdzie się spotkaliśmy, to był Ed i Eddie. Ja tam byłem. Kim ty byłeś? Ja byłem chudym Edem. A, ty byłeś chudym Edem. Ja byłem chudym Edem. Tak, pamiętam twój głos w słuchawce. Tak. Przebij balon! Dalej dzielny lateksowy stworze! Hurra! Świnia! Krowa! Mama, bandaż dla Rolfa! Ja byłem Rolfem, tym takim Bauerem. Tym chłopkiem, który tam hodował świnie. Różne obrzydliwe zadania i Edkom dawał, albo wciągał ich do różnych prac polowych. Przepraszam, Rolf. Co zrobiłeś, chudy? Nigdy więcej Rolf nie będzie trzymał kluczy w kieszeniach spodni. Chłopaki, bo on mówił falsetem takim. Chłopaki, pójdę z wami. Ej, Edki, nie gadać mi tutaj, tylko robić do roboty. Ze mną tutaj pomóż Rolfowi. Zwróćcie Rolfowi szmalec. A
bo on takie R miał. A właśnie, bo to jest cała historia z tym związana, ponieważ, a widzisz, że mam tutaj historię z castingu związaną. No poczekaj, usiądę wygodnie. Usiądź wygodnie, bo to nie będzie krótka opowieść. Masz kapcie i koc. Przyjechał taki supervisor z wytwórni, tak, i siedział na castingu. No i to jeszcze już nieżyjący Jurek Dominik obsadzał, prowadził ten casting. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Potem Krzysztof Kołbasiuk, ja pamiętam z Krzysztofem Kołbasiukiem, uh-huh, to nagrywaliśmy, ale casting ale może tak, rzeczywiście, tak, to Jurek rzeczywiście prowadził. A może to Krzysiu robił? Dość już formalności. Ile kosztują te węgorze? Zastanówmy się, może trzy pomarańcze? Daję ci dwa kurczaki. Kurczaki! Jeść kurczaki! Był ten casting i przyjechał ten supervisor ze studia, ze Stanów. I w oryginale na tej ścieżce ten, on się nie nazywał Rolf, tylko inaczej, ta postać. I on w ogóle miał takie korzenie, był Meksykaninem. Był znaczy nie, Bauer niemiecki, nie, Bauer, nie, nie. W Stanach był takim latynosem, który tam sobie ma to swoje poletko. Przekroczył nielegalnie granicę i może, tam po prostu... I no, było bardzo dużo odniesień właśnie do języka, do kuchni, do kultury meksykańskiej. No i ja zacząłem dyskutować z tym człowiekiem, że no fajnie, fajnie, tylko że u nas to tak latynosów to nie za bardzo. To znaczy, wiesz... Jeszcze to był, wtedy, bo to jeszcze były wtedy, lata. To tak, były tam to. Dawne lata. No nie było takich odniesień, że i to jest duża mniejszość i że no, te kultury się przenikają. No to kto? No i tak jakoś zaczęliśmy dyskutować, a ponieważ, jak wiesz, niemiecki jest mi bardzo bliski, no to zaproponowałem, że może to. No i oni narysowali tak i na polski rynek to, że Rolf jest takim właśnie zgermanizowanym Bauerem. No, także to jest taki mój drobny wkład w scenariusz. Brzmi uczciwie. Dziękuję. Co? Nie chcesz czterech kurczaków? Z wielką radością wezmę cztery. Niech będą cztery. Mówiłem dwa. Trzy kurczaki i gumowa opaska. Dwa kurczaki. Mój brzuch za chwilę mnie zabije. I w ogóle teksty i... No i ich rozrywki dość obrzydliwe czasami. Ale to w ogóle... To szokowało. To szokowało i to był taki przełom, ja myślę. No bo to tak. Nie były takie fajne... To nie była bajka z Tysiąca Jednej Nocy. Potem już poszło. To nie jest wioska. Ojej! Wrobiliście głupiego Jasia z Rolfa. Za to musicie! Rolf, czekaj i pozwól mi wyjaśnić. Wiesz, jak to mówią? Ciekawość zabiła kota. Zła analogia. Poszło. No i co potem był Szrek. Robiliśmy Szrek. Szreka robiliśmy. Ty byłeś Pinokiem. Ja byłem Pinokiem, a ty byłeś ciastkiem. Tak. Ciasteczkiem. Tak, obaj mówiliśmy głosami takimi bardzo męskimi. Pełnymi, takimi dudniącymi. Po tańcu z szablami. Twój brzmiał... Mój brzmiał falsetowo i twój też brzmiał. No ale mój był inny, ciastek był w ogóle... on był cynikiem takim, po prostu od każdego ziarnka cukru po kawałek mąki. Nienawidzę takiej szmiry! Nudne to i głupie! Przełącz na koło tortury. Niczego nie będę przełączać, dopóki nie pokażą Szreka i Fiony. Wypchaj się dżemem! Można by zrobić taki festiwal. Taki głos. Kto wyżej? No byśmy tymi oktawami tam lecieli, A tutaj ja ostatnio słyszałem, że w radio jak jechałem, że właśnie użyto tego mojego fragmentu jakiegoś tam z którejś części Szreka, fragmentu i usłyszałem Pinokia, że mówił... Aktor myśli. Ja nie jestem zwykłym... Ja nie jestem kawałkiem drewna. Ja jestem zwykłym chłopcem. Nie jestem kukiełką. Jestem zwykłym chłopcem. No nikt nie podejrzewał, że o to pisze się historia. Absolutnie. Ja pamiętam casting do Szreka. To też popołudnie jakieś, to chyba lato było. I też był supervisor ze Stanów przy castingu. I jakoś tak wpadłem, bo zaraz wyjeżdżałem na wakacje, no Aśka jeszcze tam nakrzyczała na mnie, siedź tu, skup się! I wiesz, chcę tego. Ja zobaczyłem, co to było. Scena przesłuchania właśnie i lukrowane guziczki były na castingu. No jak zobaczyłem, o co tu chodzi, co to jest za gość, to myślę sobie, no to się chyba polubimy.
No i się udało. Mnie Asia wzięła w ciemno. Zaryzykowała. No 40 i 27, no po prostu liczby nie kłamią. Te liczby nie kłamią. Gale, gdzie się schowali? Ugryźcie! Nie. No dobra, powiem. Tak, coś takiego było, nie? No mów. Wszyscy jesteśmy ciekawi, no. No dobra, no to... No, słyszałeś o Żwirku? Że? Żwirek kręci z muchomorkiem. Co ty mówisz? Nie. Co ty mówisz? Nie, z muchomorkiem. On pyta się... Z muchomorkiem. Tak, z muchomorkiem! Żwirek kręci z muchomorkiem. Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! Żwirek kręci z muchomorkiem. Mój panie! No to jest Bartek chyba... Bartek Jeźbięta powinien mieć pomnik za to, bo to, jak on to przełożył, jak to wpasował do takiego języka, a chyba nawet on stworzył kilka takich związków frazeologicznych, które funkcjonują do dzisiaj, to jest chyba najlepsza recenzja jego pracy. Tak, no. No, to genialna robota jego. No plus oczywiście pewnie też świetna robota Aśki, że wymyśliła nas do tych postaci i naszych tutaj kolegów. No i tutaj Sztur i Zamachowski, świetny duet. No to myślę, że taki koleżanka Konikowska, która robiła Fionę za Fionę. Naprawdę obsada, dobra obsada. I dobry tekst. Mamy sukces. Szybko, zacznij kłamać! Ale co mam powiedzieć? Cokolwiek, byle już! Coś bez sensu, na przykład noszę damską bieliznę. No więc noszę damską bieliznę. Nie mów. Tak, o stringach i ten nos. A to ja cię wydałem, tak, że ty chodzisz w stringach? Tak. Ale oczywiście, że nie. A ja myślę, że oczywiście, że tak. Wcale nie. A jaki krój? Stringi! Ała, klasyczny. Akurat to męskie. Akurat. Naprawdę. No i dobra. I potem jeszcze była jakaś taka świąteczna wersja. Świąteczna. Taka bożonarodzeniowa i jeszcze chyba jakaś specjalna. Ale to nie pamiętam zbyt dobrze tego, bo to też już zamierzchła przeszłość. Smerfy. Widzisz, jak smerfy. Ty byłeś smerfem? Ja byłem lalusiem. To wyjątkowo smerfny obraz, ale skoro nie jesteś z niego zadowolony, namaluj coś bardziej żywego. Na przykład muła, czyli mnie. Jak my nagrywaliśmy smerfy, te pierwsze, to były trzy taśmy, na które się nagrywało wtedy. Na jednej był pan Michnikowski, czyli papa smerf, na drugiej był pan Drzewicz, czyli Gargamel. I na trzeciej smerfy. I stało nas 9 smerfów plus 10 smerfetka przy jednym mikrofonie. I staliśmy jak rewelersi, jeden za drugim i wrzucaliśmy swoje kwestie. Przemyślałem wszystkie za i przeciw i doszedłem do wniosku, że powinienem ci pozować. A ty byłeś... Ja byłem trzema smerfami. Trzema smerfami? Tak, ja byłem dzikusem. Potem byłem poetą. Ale dzikus to była późniejsza. Taka późniejsza, tak. Późniejsza, no nie, no wiesz, już... wiesz, jak wy nagrywaliście te pierwsze, to jeszcze do podstawówki chodziłem. Hej, Osiłku, mam dla ciebie niespodziankę. Gwarantuję, że będzie super wystrzałowa. Ja byłem dzikusem z grywusem i poetą. Ody do wszystkich kwiatów ziemi. O, krótkie to nie będzie. Ja to były to późniejsze wersje. Ja z kolei okazuje się, że jeszcze byłem smerfiątkiem. Byłem smerfiątkiem. Niech zgadnę dlaczego. Byłem smerfiątkiem i on tak mówił takimi wymawiał takie nieartykułowane, tak jakiś dźwięk, tak gaworzył. O, jakaś kasabela, jakaś kalakuku. O, takie mniej więcej teksty, tylko mi zrozumiałe. Natomiast była kiedyś taka sytuacja, pamiętam, bo Krzysztof Kołbasiuk, o którym już wspominaliśmy wcześniej, był klakierem. Krzysio Kołbasiuk był klakierem i kiedyś za nie mógł.
zachorował, za nie mógł. No i reżyserka wtedy, to reżyserowała to pani Piotrowska, zdaje się, powiedziała, Jarek, no to weź tam miałknij po prostu i tak dalej. No i wszystko było fajnie, dopóki nie zobaczyliśmy na ekranie, że ucieka Laluś przed Gargamelem, na rękach trzyma smerfiątko i goni klakier. I trzema głosami trzeba było powiedzieć uciekającego Lalusia, smerfiątka, który wyrywał się tam z rąk Lalusiowi i klakiera, który gonił i chciał nas po prostu złapać i pożreć. Najsłodszy smerf na świecie. Ejże. Na taśmę się jeszcze załapałem, to były takie pierwsze moje przyjścia do Soniki, to jeszcze na gwary, to tak, to było na wspólny ślad i to też był stresik, bo tam było dużo starszych wyjadaczy, takich już bardzo doświadczonych dubbingowych aktorów i wiadomo, że tam po plecach leciał, żeby się tylko nie pomylić, no bo nie, no każdy z wielu, oczywiście rozumiemy, tak. My się śpieszymy już troszeczkę, to co, on uda się? Koledzy. No wiadomo, koleżanki. Ale koledzy. Dobrze, tak, przynajmniej tak, wiesz, tak. Jest taki... No ale my mieliśmy jeszcze tę możliwość właśnie otrzeć się o tych takich tuzów dubbingu. Ja sądzę, jeszcze skoro już wspominamy nasze wspólne przecięcia się w dubbingu, że my się spotkaliśmy jeszcze... w jakichś takich drobnych postaciach. Czy ty w SpongeBobie uczestniczyłeś? No, następny jakiś film. To właśnie tak próbuję przy... A czy w Kot Ik u Asi Wizmur robiłeś gwary? Robiliśmy razem gwary? Możliwe. O, tutaj, wydaje mi się, tutaj, że tu się spotkaliśmy, bo tam była taka stała grupka takich dziwnych postaci. Ja nie wiem, czy to były takie jakieś niby muminy, niby jakieś stwory takie z takimi szczękami, dużymi zębami. One były w takich mnisich kapturach i takich szatach. I ty byłeś jednym z nich i ja byłem jednym z nich. I potem był jeszcze Paweł i Jacek Kuczyński. Jesteśmy na dobrej drodze. Świetnie się spisałeś, czytając te wszystkie skomplikowane instrukcje. Tak, zwłaszcza, że jesteś przecież dyslektykiem. Mówi się łysneksyk, wiesz? Rety, ale ty masz niezły apetyt. Wiesz, mój mały brzuszek był zupełnie pusty. Nie, wydaje mi się, że tak, że się jeszcze spotykaliśmy na takich drobiażdżkach, bo to czasem jest tak, że w dubbingu, znaczy na pewno to już opowiadałeś i ja też opowiadałem, że to jest tak, że czasem się dostaje dużą rolę fantastyczną, która się zapisuje w historii, wryje się w pamięć widzów, no ale też często się spotykamy, przychodzimy na jakieś drobiazgi takie, no, ale bo tych postaci na ekranie są mnóstwa, więc... Często się właśnie... Kontakt, no chodzi tutaj o kontakt. No kiedyś właśnie spotykaliśmy się częściej i opowiadaliśmy sobie przeróżne anegdoty, żarty i jakby te studia dubbingowe wtedy jakby żyły, a w tej chwili no to spotykamy się albo w windzie, albo na parkingu, machamy sobie. Albo w ogóle, bo się mijamy. Albo w ogóle, bo się ciągle mijamy. W dobie cyfryzacji każdy ma swój ślad i nieograniczona jest ich liczba, więc... Natomiast tylko właśnie te gwary jeszcze dają taką możliwość, żeby się spotkać i poopowiadać te fajne anegdoty tym młodszym kolegom, którzy no niejednokrotnie... Nie widzieli taśmy. To cztery mianowniki to jest dobrze. To dobra liczba, tak? Czwórka. Czwórka, no... Podobno siódemka jest szczęśliwa, ale no, gdybyśmy tak się zawzięli, to może byśmy do siedmiu doszli.